Wyczekiwane motocykle, wyczekiwane porównanie. Benelli 702 i 702X. Z Michałem Alienem przyszliśmy grubo, chcieliśmy przetestować się dobrze. Benelli się na to zgodziło. Wypuścili nas, jak widzicie, na trasę transogaraską w tym konkretnym przypadku. Ale nie o niej dzisiaj będzie, chociaż bardzo kluczowym to będzie wyznacznikiem, jak te motocykle się sprawują, jak one jeżdżą, na co je stać. Ponieważ, no co tu dużo mówić, ogólnie cała Rumunia to jest mekka motocykli, ale to co się tutaj dzieje, to te asfalty, te winkle, zapierające dech w piersiach widoki mogą troszkę przerwać moje płynne gadanie, bo raz, fajnie się tym jeździ, a dwa, świetne tereny powodują, że naprawdę no, ciężko będzie się skupić na wszystkim, ale mam nadzieję, że dostaniecie jak najlepszą dawkę emocji i pokazu możliwości tych dwóch maszyn. Ty więcej już nie gadam. Zapraszam na porównanie. Wiele filmików już oglądałem z tymi motocyklami, tak wiecie, żeby zobaczyć, jakie są odczucia innych użytkowników, którzy jeździli już na TR-kach. I tutaj pragnąłbym zaznaczyć jedno. Pamiętajcie, każdy taki film, zarówno mój czy Aliena, to będzie filmik traktujący o tych motocyklach, opierający się na naszych jak najbardziej obiektywnych, ale mimo wszystko dość subiektywnych odczuciach, bo każdy z nas trochę inaczej czuje ten motocykl, no, chociażby ze względu na nasze różnice fizyczne, prawda? Niemniej jednak najbardziej obiektywnie, jak tylko mogę. Ta trasa to jest idealny pokaz możliwości silnika tego motocykla. Mamy pod górę, mamy winkle, troszkę towaru ze sobą, ciężkiego kierowcę. A ta maszyna nie czuje jakoś specjalnie obciążenia pod tą górę i przyspiesza nad wyraz solidnie i dziarsko. Różnice w stosunku do jednego i drugiego. Pierwsza podstawowa rzecz, oczywiście wysokość motocykli. No bo mamy troszkę większe koło z przodu, 19 zamiast 17. Z tyłu mamy nadal 17 cali, natomiast tutaj balon opony Pirelli STR jest troszkę większy, więc siłą rzeczy też inaczej trochę ten motocykl z tyłu stoi. Ma wyższy amortyzator i o dłuższym skoku minimalnie, ale jednak wyższym. I podniekąd to tyle, tak? Jeśli chodzi o zawieszenie. Natomiast mogę wam z całą pewnością powiedzieć, że to nie tylko kwestia wysokości zawieszenia, ale też jego zestrojenia. Mam wrażenie, że X jest zestrojony tak bardziej turystycznie. Może to nie kwestia zestrojenia, może to kwestia właśnie opon, ich rozmiaru, no i środka ciężkości, bo ten jest na pewno troszkę wyżej tutaj w X-ie, ale mi osobiście lepiej się prowadzi X. Jest taki bardziej spokojny i moim zdaniem przeznaczony do bardziej turystycznej jazdy, co się łączy też z osiągami, ponieważ razem z Michałem doszliśmy do wniosku, że bez X przyspiesza dużo lepiej, znaczy dużo lepiej, zauważalnie lepiej. Wiecie, jest taki bardziej chętny do przyspieszania. I tak jak tutaj na winklach ja jadę trójką, czwórką, to Michał raczej tą czwóreczką będzie śmigał. Co jest dziwne, bo X ma większą zębatkę o kilka ząbków niż mają bez X. Ale to może, żeby zniwelować właśnie wielkość spowodowaną większym profilem opony? Nie wiem. W każdym razie na pewno bez X troszkę lepiej nam przyspiesza, troszkę lepiej, troszkę inne obroty trzyma. I moje spostrzeżenie do tego jest takie, to nie jest tylko różnica właśnie w detalach, że wybieracie między motocyklem o looku szosowym albo looku turystycznym, tudzież adventure'owym. Wybieracie motocykle z troszkę innej półki, czyli w tym konkretnym przypadku bez X to będzie taki motocykl, który można by było porównać do Tracera chociażby, czyli taki szosowy zabijak, który bardzo jest taki narowisty się czuł. Narowisty w tych zakrętach. Zawieszenie jest dość
Jakby to powiedzieć, ale ono jest takie bardzo agresywne. Ja pierdykam, jak my już wysoko jesteśmy. Więc Bezix jest takim naprawdę fajnym przecinakiem szosowym, którego spokojnie zabierzecie na tor. Radialne czterotłoczki na przodzie faktycznie zauważalnie mocniej hamują. Więc no, ta maszyna zachęca do takiej, wiecie, zabawowej jazdy po asfaltach. BZX, dzięki temu, jak przyspiesza, mamy centralną stopkę, mamy wyżej zawieszony motocykl, mamy inne koła. On jest, mam wrażenie, tak zestrojony właśnie bardziej ewidentnie pod turystykę. I ten faktycznie może stawać szranki z turystykami szosowymi, ale takimi, które właśnie lubią od czasu do czasu zjechać z asfaltu na szuterki. I tutaj taka przyprawa wodna, gdzie będziecie widzieli na przebitkach, czy szutry rumuńskiego Teta nie będą jakimś dużym problemem dla niego. Natomiast nadal nie tracicie tej przyjemności z jazdy po wintach, co mam nadzieję, że mimo że staram się jechać dość delikatnie, będziecie tutaj widzieli. Ha, się kręcę. Ta droga jest niesamowita. A jeszcze nie dojechaliśmy nawet do połowy. Widoki i ta droga zapiera dech w piersiach. No i właśnie. Teraz to, o czym mówiłem, zupełnie inne prowadzenie tego motocykla. Niby nic, ale jednak przez chwilę musiałem się zatrzymać, zobaczyć, czy na pewno mam ciśnienie w kołach odpowiednie. Swoją drogą, to jest coś, co Benelli mogłoby uzupełnić, żeby w tych motocyklach były czujniki ciśnienia w kołach. To by dogoniliby tym samym inne konkurencyjne już pojazdy. Z drugiej strony, patrząc przez pryzmat ceny, to czy oni na pewno muszą gonić inne marki, czy inne marki gonią ich? Tutaj nie dość, że on fajnie wchodzi w zakręty, czuć, że chce bardziej, lepiej się złożyć ten zakręt, to jeszcze w samym zakręcie daje większe poczucie kontroli nad złożeniem. So you're still flying? No, I won't make show, make video from you, boss, but you very fast. Come on, let's go. Zestopniowanie skrzyni to jest taka subtelna różnica, ale zsiadając z jednego na drugiego, czujecie to, że on ten chce zasuwać, podczas gdy X-em chcecie jechać tak dostojnie, powoli, połać. O, zobaczcie, teraz jestem na czwórce i z tej czwórki ten motocykl cały czas chce przyspieszać. Czwórka, piątka. Podczas gdy X-ikiem raczej trójka, czwórka. Więc gdzie jest ta różnica? Nie wiem. Ale wiem, że czuję różnicę w kontroli pojazdu i to mi się podoba. I rozumiem, dlaczego Michał woli jeździć tym. Bo wyłazi ze mnie mały wariat. Ho, ho! To jest niesamowite. Czesku, człowiek chory psychicznie. Ale niestety czasami psychicznie chorzy ludzie właśnie dokonują rzeczy niemożliwych, tudzież wspaniałych. I oczywiście motocykl, którym jadę, 99,9% użytkowników nie zabierze w teren. Ma szosowe zawieszenie, ma szosowe opony, ma aluminiowe odlewane felgi. Więc oczywista oczywistość jest, że motocykl ten raczej, jego użytkownik, jak zobaczy szuterek, piach, stwierdzi, dziękuję i zawróci. W przypadku X-a, okej, na taś-tasiu, ale przejadę. I to jest jakby podsumowanie, można powiedzieć, właściwości terenowych właśnie modelu X.
do tej pory myślałem sobie tak, to jest motorek, który będzie ok dla większości przeciętnych użytkowników, którzy pojadą sobie szutrową drogą i to wystarczy. Jeśli nie będziecie dzidować bardzo szybko, to przednie zawieszenie nie będzie wam dobijać, tylko jak sobie tak na chillaucie przejedziecie, jest git. Ale teraz słuchajcie, bo dobra, to zawieszenie faktycznie ma bardzo krótki skok, ale jeśli złapiecie motocykl bardzo dobrze nogami, odsuniecie się do tyłu i kompletnie uwolnicie masę na kierownicy, nie będziecie się na niej opierać, on zmienia charakter, on nagle zaczyna jechać. Na krótkich, nagłych dziurach, wybojach, jakichś krawężnikach, kamieniach, takich rzeczach, on i tak dostanie strzała, ja aż jedę. Ale po tym naprawdę da się jechać, no może nie szybko. Delikatnie, powoli, na spokojnie, albo inaczej, z wyczuciem, nawet nie tyle co spokojnie, po prostu z wyczuciem. I spokojnie przechodzicie przez wszystkie, absolutnie wszystkie dziury. Taka droga nie stanowi problemu. Bez X będzie lepiej się sprawował, oczywiście na asfalcie. X na takiej drodze ma troszkę większy zawias, ma troszkę wyżej zawieszony brzuszek, że się tak wyrażę, więc przez pewne nierówności terenu łatwiej będzie bezpieczniej przejechać, nie zawadzając miską olejową, czy też filtrem oleju. No bo tutaj jedna i druga wersja ma osłonę miski olejowej, ale ona jest, no to jest taka, żeby, wiecie, kamyczki, które teraz się spod kół odrywają i uderzają w silnik, żeby nie uszkodziły nam nic od spodu. Natomiast no nie powiesicie na tym motocykla. To, o widzicie, dokładnie na gumę poszedł. Nie ma zawieszenia do ostrej jazdy w terenie, ale jak nie przeginacie, to ten zawias nie domyka się, nie przeszkadza w jeździe takiej terenowej i nie stanowi problemu. I to jest takie moje podsumowanie, można powiedzieć, tego sprzętu, że o ile ten jest idealnie nastawiony na każdy jeden asfalt i on jest genialny w tym asfalcie i domykanie zakrętów, pogłębianie pochylenia jest na nim super, to ten motocykl jest świetnym takim kompromisem między jednym a drugim. Dobrze się sprawuje na asfalcie. Ja za tobą nie odstawałem. Ty spokojnie mnie nadganiałeś i dało radę. Natomiast na asfalcie, znaczy poza asfaltem, tak jak tutaj, jest troszkę wyższy, ma troszkę lepsze koła, ma troszkę wyżej, czy troszkę dłuższy skok z tyłu zawieszenia. A jeśli jest trochę umiejętności, to można się rozwijać razem z maszyną, bo budżet, jaki mamy na ten sprzęt, pozwala jeszcze wydać kilka złotych na to, żeby go dostosować do lepszej jazdy, ale ten motocykl może się rozwijać razem z wami, po prostu. I tyle. Pora na podsumowanie porównania tych motocykli. Czary, mary, trzy komary. Tada! Magic. Kamil, jak ci się jeździło? To zależy, który, ale generalnie bardzo przyzwoicie. Jeśli jeździcie tak jak większość użytkowników adventure'ów, to zobaczycie na przebitkach, że nawet tym sprzętem po tecie można zasuwać i to nawet hardkorowo. A to, że się wstrzymywaliśmy, to tylko dlatego, że to nie są nasze motocykle. Więc wiecie, skoki zawieszeń, kwestia też doszkolenia się i odpowiedniej pozycji. I maszyna przechodzi bez... Słuchajcie, w momencie, kiedy tak naprawdę zastanowiłem się, co mogę zrobić sam ze sobą na tym motocyklu, okazało się, że jeśli dać mu wystarczająco dużo swobody i mu przestać przeszkadzać dzięki odpowiedniej technice właśnie, balansowi ciała i paru innych rzeczy. Tak na asfalcie, jak i w terenie, te motocykle naprawdę dają radę do takich zastosowań, do jakich są przewidziane. No. I to jest taki właśnie wariat torowy. Wariatem, ja bym tylko zdjął to, żeby jeszcze miał ten look taki, wiecie, agresywny. I to jest miejski agresor, albo na tor, jak go zabierzecie, to nie będziecie odstawali od szlifierek, bo ten piecyk naprawdę ma fajnego kopa. Nie na polskich torach, nie oszukujmy się, nie ma gdzie uciec potężnym, blisko 200-konnym motocyklem. Im większy, tym gorszy tak naprawdę. A myślę, że to jest takie fajne połączenie. 500-ka, której byście nie wybrali, szosowa, terenowa, no trochę miała za mało tego miodu, to był fajny taki daily commuter, ale tu no bardziej zaawansowane użytkowanie też nie będziecie zawiedzeni, myślę. Czy Kamilu, czy
widzisz zdecydowaną różnicę między tymi motocyklami czy kosmetyczną? Nie, są to motocykle dedykowane zupełnie innej grupie osób, myślę, i konkurujące z innymi motocyklami na rynku. Byłby sens mieć dwa takie w garażu? No chyba nie. Chyba aż tak nie. Ten jest za dobry, ten jest wyjątkowo, jest wystarczająco dobry, w ten sposób, na asfalcie. Co będzie widać, tak. Ale jeśli ktoś nie preferuje jazdy w terenie w żaden sposób, a chce od czasu do czasu wylecieć na dalsze trasy, to tutaj będzie wystarczająco wygodnie, no bo słuchajcie, no jak ja dwumetrowy jestem w stanie na nim wygodnie siedzieć. Zresztą tu się siedzi dokładnie tak samo, tylko po prostu jest wyższy. A ja półtora metrowiec jestem w stanie z niego sięgać do ziemi? Tak, więc tutaj jest po prostu wyżej, odchodzą pewne bolączki, które miałem tutaj, znaczy bolączki. Pewne przyzwyczajenia, które miałem tutaj. Ja po prostu się bałem przyspieszyć w pewnych momentach, żeby nic nie zrobić motocyklowi, żeby nagrać to porównanie do końca. Porównując, jeszcze tak jak jesteśmy w tym momencie, możecie w tej chwili zobaczyć praktycznie pełne spektrum tego, czy zmieścicie się na tym motocyklu. Tak wygląda ugięcie kolana osoby o krnąbrnym wzroście. Tak wygląda ugięcie kolana. Kamilu, połóż stopę na podnóżku ładnie, proszę cię. Ugięcie kolana osoby o przesadnie wielkim wzroście. Odsuwam się do tyłu. Więc prawdopodobnie znajdujecie się gdzieś pomiędzy nami. Musicie dać radę. Każdy da radę, nawet kobiety, które bają się cięższego motocykla, na bezliksie będą w stanie utrzymać go w miarę stabilnie, znaczy bardzo stabilnie, a tym bardziej, że ta masa no, tylko jest, umówmy się, problemem przy parkingówkach, bo w trakcie jazdy... Przy przepychaniu motocykla. Tak, bo w przeciwnym wypadku on jest naprawdę... Nie chciałem dodać, bo nie wiem, czy kiedyś uda nam się zrobić odcinek. W pewien sposób bym chciał, nie wiem jak czasowo to wyjdzie, ale jeśli nie uda nam się zrobić odcinka o porównaniu 502 do 702, to chciałbym powiedzieć, że właśnie Kamil był w tym motocyklu zakochany, mówię o 502, a moim zdaniem 702 jest lepsza pod każdym względem. I także, a może nawet przede wszystkim właśnie pod względem balansu, względem masy. Jedna rzecz, to jest detal co prawda, ale wyprawowo Terka była troszkę lepiej przygotowana. Ja mówiłem o tym na z technicznego punktu widzenia, tak. Ale jeśli chodzi o prowadzenie, o balans motocykla, TR-ka fajnie skręcała, ale bardzo specyficznie. Było czuć to przełożenie masy w zakręcie. Te zachowują się naprawdę jak rasowe, fajne zasuwacze. Żeby nie powiedzieć tak, jakbym chciał, ale byłoby brzydziej. W sumie nie wiem, jak ty w swoim filmie... Kamil płynie bardzo mocno w kierunku swoich recenzji, na których powiedział bardzo dużo na temat właśnie możliwości upgrade'u i rozwijania tych motocykli, więc teraz ja go bardzo bezczelnie, brutalnie i chamsko stopuję, tylko i wyłącznie po to, żebyście w tym momencie przełączyli się i kliknęli w film, który będzie na końcu. A my się z wami żegnamy. Cześć! Na razie.